Teraz w monitorze gorące tematy imigracyjne, a w studiu nasz ekspert Magdalena Grobelski z Kancelarii Prawnej Grobelski & Grobelski. Witam serdecznie. Witam pani redaktor, witam państwa. Pani mecenas, obecnie każdego dnia wiadomości wspominają o prawie imigracyjnym. Niestety wiele z tego, co słyszymy, to są bardzo przykre tematy, jak na przykład separowanie dzieci od rodziców, co jest tłumaczone przez nową administrację jako zero tolerancji. Tak, ta polityka zero tolerancji jest, wydaje mi się, pozbawiona współczucia, pozbawiona serca. Ale to jest tak jak w każdej władzy, po prostu ludzie u władzy wykorzystują trochę, nadużywając demagogię, żeby przeforsować swoje plany polityczne, a także żeby też po części wyczyścić własne sumienia. To, co państwo widzieliście wczoraj, dyrektor ochrony naszego kraju powiedziała, że nie zamierza przepraszać za to, że wykonuje swoją pracę. Natomiast nasz minister sprawiedliwości Jeff Sessions stwierdził, że to tłumaczy separowanie dzieci od rodziców jako próbę odstraszenia potencjalnych nowych imigrantów. Czyli on uważa, że ludzie, którzy przychodzą z dziećmi, robią to po to, żeby uniknąć prosekucji, ale to jest nieprawda, albo po części to nie jest prawda. Także wydaje mi się, że separowanie dzieci na pewno nie przyniesie tych skutków, które oni chcieli osiągnąć, czyli próba odstraszenia nowych ludzi. A nie wiem, czy państwo zdajecie sobie sprawę, bardzo dużo z tych rodziców jest deportowanych zanim odzyskają swoje dzieci, a my mówimy tutaj o krajach trzeciego świata, gdzie na przykład nie ma takiej komputeryzacji. Także pomyślmy, ile im weźmie, żeby odzyskać dziecko, jeżeli pojadą pierwsze. Często taki rodzic w ogóle traci kontakt tutaj z administracją, prawda? Mm-hmm. Pani mecenas, niedawno, bo w zeszłym tygodniu, jak pani wiadomo, przedstawiciele kongresu zebrali się na dwugodzinną rozmowę, aby ponownie przedyskutować możliwość prowadzenia ustawy o zalegalizowaniu statusu DACA, która zawieszona jest w, powiedzmy, tak zwanej prawnej próżni od czasu, kiedy prezydent Trump odwołał to prawo wprowadzone przez poprzedniego prezydenta Baracka Obamę. Jakie są pani rokowania na temat reformy imigracyjnej i tego programu DACA? Ten temat reformy imigracyjnej na pewno będzie bardzo często poruszany, bo to jest gorący temat w tej chwili, z tym, że tak jak widzicie państwo, każdego dnia robi się bardziej skomplikowany, bo jest zaostrzony przez tą nową politykę zero tolerancji. Ale wydaje mi się, że obie partie, i demokratyczne, i republikanie, będą chcieli coś zrobić, bo to jest taka karta przetargowa przed nadchodzącymi wyborami. Z tym, że republikanie postanowili, że jeżeli w ogóle będzie reforma imigracyjna, to chcą takiej reformy, którą na pewno podpisze prezydent Trump. Czyli musieliby robić wszystko, żeby w tej reformie ująć wszystkie wytyczne z Białego Domu. A nie wiem, czy państwo jesteście świadomi, czyli prezydent Trump chce, żeby reforma zawierała cztery filary. Przede wszystkim jego ochronę granic, a z tym się wiąże budowa muru. I niektórzy republikanie nie bardzo są chętni akurat budowania muru, ponieważ to jest bardzo kosztowne. I proponują inne rozwiązania, na przykład inne sposoby monitorowania granic, na przykład wykorzystywanie dronów albo poprawę infrastruktury, dzięki której będą monitorowane granice. Drugi pilar to jest to, żeby znieść loterię wizową, co mi się wydaje, że akurat to prawdopodobnie przejdzie. A trzeci pilar to są właśnie nasi beneficjanci DACA, czyli próbę zalegalizowania ich statusu. I czwarty pilar, co akurat państwu nie będzie za bardzo korzystny dla państwa, ponieważ prezydent chce, żeby status albo zieloną kartę otrzymywały tylko rodziny nuklearne, czyli małżonkowie i ich dzieci. Także republikanie nadal będą się kłócili, bo nie każdy chce, żeby ta reforma, jeśli w ogóle, zawierała wszystkie te cztery elementy. A dwa, problem następny jest taki, czy jeżeli zalegalizujemy status beneficjantów DACA, czy dać im możliwość na końcu otrzymania obywatelstwa amerykańskiego. To też wydaje się trochę kłopotliwe. Pani mecenas, nie wiem, czy pani pamięta, dokładnie rok temu prezydent zaproponował też, aby kongres wprowadził ustawę, dzięki której tylko
wybrane jednostki nastawione na inwestowanie w amerykański rynek mogłyby imigrować do Stanów Zjednoczonych? Tak, to była taka bardzo utopijna propozycja. Dzięki Bogu skończyła się na fiasku. Polegała ona na tym, że każdy, który by miał dostać się do Ameryki, musiałby zdobyć odpowiednią ilość punktów. Z tym, że żeby zdobyć tą odpowiednią ilość punktów, trzeba byłoby być, jakimś wybitnym sportowcem, ponieważ za każdy element, który prezydent zaproponował, można było dostać tylko określoną ilość punktów. Czyli im bylibyśmy młodsi, tym więcej punktów. Im bardziej byśmy znali język angielski, ja mówię tutaj już naprawdę bardzo dobrze, tym większa ilość punktów. A im bardziej bylibyśmy wykształceni, z tym, że tutaj akurat nie wykształcenie wyższe, ale dodatkowe fakultety, albo gdybyśmy mieli propozycję pracy w Stanach Zjednoczonych, tylko zdajcie sobie Państwo sprawę, niektóre gazety, które ja czytałam, mówiły o pensji rocznej między 80 a 100 ileś tysięcy dolarów, co nie każdy, nawet Amerykanin, może o takiej śnić, albo możliwość zainwestowania ogromnie dużej ilości pieniędzy, czyli kilku milionów dolarów. To jest utopia i prawdopodobnie nie wyjdzie. No tak, ale jednak inwestowanie w amerykański rynek ma znaczenie. Absolutnie się zgadzam z tym. Z tym, że nasz kraj teoretycznie powstał na wartościach innych. Typu jesteśmy otwarci dla wszystkich, a przede wszystkim dla tych, którzy uciekają od represji. Poza tym Państwo doskonale wiecie, że teoretycznie widzimy każdego dnia imigrantów na ulicy, ale my mieszkamy w bardzo dużym mieście i to są właśnie imigranci, którzy napędzają ten rynek. Czyli na przykład imigrant jest dwa razy bardziej skłonny, żeby otworzyć przedsiębiorstwo, a to jest 1/4 wszystkich przedsiębiorców w naszym kraju. A imigrant jest 3 razy bardziej skłonny, żeby stworzyć nowy patent. Ja rozumiem, że to, co teraz się dzieje, to jest największy kryzys imigracyjny, jaki powstał po II wojnie światowej, ale nie wydaje mi się, że wykorzystywanie takich środków jak separowanie dzieci od matek albo aresztowanie ludzi w środku nocy, nie dając im możliwości kontaktu z rodziną, albo aresztowanie coraz więcej ludzi i umieszczanie ich w więzieniach, gdzie są bardzo bardzo złe warunki. Tak. Czy to jest po prostu to, na czym nasz kraj został zbudowany? Przypomnę Państwu, że naszym gościem jest dzisiaj mecenas Magdalena Grobelska z kancelarii Grobelski & Grobelski, która mieści się pod adresem 3813 North Harlem Avenue w Chicago. Telefon 773-282-0600. Powracamy do naszych dzisiejszych tematów. Teraz, wykorzystując Pani obecność w studiu, przejdźmy na moment do tematów, do prawa imigracyjnego w praktyce, żebyśmy mogli pomóc być może niektórym naszym widzom, jeżeli będzie to ich właśnie dotyczyło. Otóż wiele się słyszy o możliwości legalizacji pobytu w Stanach Zjednoczonych poprzez waiver z wyjazdem do Polski. Co to jest i jakie niesie ze sobą ryzyko? To jest specjalna petycja, którą się składa, żeby przebaczyć Państwu nielegalny wjazd albo nielegalny pobyt w Stanach Zjednoczonych. To jest tak zwany provisional waiver. I tutaj wspominam o tym dlatego, żeby Państwa trochę zachęcić, bo jak zauważyliście, wszystko to, co prezydent Obama dał nam, żeby nam pomóc, prezydent Trump bardzo chętnie nam zabiera i boję się, że jeżeli jedynym Waszym Państwo problemem jest to, że się boicie wyjechać do Polski, to powinniście jednak z tego skorzystać, bo nie wiadomo po prostu, jak szybko się to skończy. Dla kogo jest ten waiver? Ten waiver jest tylko i wyłącznie dla tych, którzy mają już aktualną petycję, ale albo petycję rodzinną, czyli petycję przez siostrę, mamę, męża, żonę albo brata.
siostrę, prawda? Albo możecie mieć też labor certification już złożoną, albo ewentualnie wylosowaliście wizę. Czyli jeżeli macie już aktualną petycję, wówczas możecie złożyć podanie o przebaczenie albo waszego nielegalnego wjazdu, albo nielegalnego pobytu. I po tym, jak już macie waiver zatwierdzony, będziecie mogli wyjechać do Polski i odebrać tą zieloną kartę. Z tym, że do tego potrzebujecie państwo kwalifikującego się członka rodziny, którym jest tylko rodzic albo współmałżonek, ale oni mogą mieć albo zieloną kartę, albo obywatelstwo. A czyli osoba po zatwierdzeniu tego waiver jedzie do Polski na rozmowę z konsulem, dostaje tam zieloną kartę, ale tutaj to strategiczne pytanie, czy ma szansę wrócić? Absolutnie, oczywiście, że tak, ponieważ państwo nie powinniście składać tej petycji, jeżeli byście się nie kwalifikowali. Po to, żeby wyjechać tam, musicie być w stanie odebrać zieloną kartę. I to jest dokładnie to samo, co tutaj. Nie powinniście składać nigdy podania o zieloną kartę, jeżeli na końcu byście tego nie otrzymali. Czyli też nie powinniście składać waiver, jeżeli na końcu coś by wam przeszkadzało odebrać swoją zieloną kartę. Czyli z góry można przewidzieć, kto nie powinien wyjeżdżać do Polski. Tak. Czyli osoba, która, z którą rozmawiacie, czy mogę złożyć ten waiver, powinna wiedzieć, sprawdzić wasz rekord kryminalny. Ten waiver jest tylko jeden i on przebacza tylko i wyłącznie nielegalny wjazd albo nielegalny pobyt, ale nie przebacza innych rzeczy, czyli jeżeli państwo kłamaliście gdzieś na petycjach imigracyjnych, wliczając w to podanie o dostanie wizy w Polsce, w konsulacie, bo konsul będzie to sprawdzał, albo wasz rekord kryminalny, z tym, że tutaj ostrzegam państwa, rekord kryminalny wliczając DUI, bo DUI nie przeszkadza nam odebrać zielonej karty, jeżeli składamy to podanie w Ameryce, ale bardzo, bardzo przestrzega, jeżeli będziecie rozmawiać z konsulem tam, czyli powiedzmy, ja nie mówię, że zostaniecie tam na 10 lat, ale możecie przedłużyć swój pobyt, będzie to bardzo stresujące i musicie być ogromnie dobrze przygotowani, jeżeli macie DUI. Zakładając, że wszystko idzie dobrze, jak długi jest taki pobyt w Polsce po odbiór tej wizy? Ja mam bardzo często rozmowy z moimi klientami i dużo ludzi się boi. Także jeżeli już dochodzimy do tego momentu, że ja wiem, kiedy ta osoba ma datę rozmowy w konsulacie, ta osoba przychodzi i my rozmawiamy, jak ona długo chce tam zostać. Teoretycznie mogę to zminimalizować do między 5 a 7 dni. A jak długo trwa ten cały proces, uzyskanie zielonej karty właśnie z waiverem? Ogromnie krótko. Jeżeli państwo już macie tą podstawową petycję, czyli macie zatwierdzone I-130 przez albo męża, albo mamę, albo siostrę. Albo Departament Pracy. Tak. Wtedy składamy tylko i wyłącznie sam waiver i rząd mówi, że powinniście państwo brać pod uwagę czekanie na jakieś 12 miesięcy, ale jeżeli wiecie, jak się to składa, czyli na przykład ja wiem, czego szuka oficer, ja wiem, jak mu to przedstawić, to nasze petycje czasami przychodzą zatwierdzone po 3-4 miesiącach. Później się składa ten drugi etap o waszą zieloną kartę, ale to już jest kwestia 3-4 tygodni, ponieważ w tym departamencie wasze podania przez Provisional Waiver są rozpatrywane priorytetowo. A ja słyszałam, że jest też możliwość przyspieszenia tego procesu poprzez dopłatę odpowiednich funduszy. Czy to jest prawda? Nie ma takiej możliwości. Dobrze, pani mecenas, to dziękujemy w takim razie bardzo za te wszystkie cenne informacje. 773-282-0600 to jest numer do kancelarii Grobelski i Grobelski, gdzie mogą państwo bezpośrednio rozmawiać z naszym dzisiejszym gościem, którym była mecenas Magdalena Grobelski. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo i dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Nowy, super nowoczesny Boeing 787.